Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Słuchajcie, czym prędzej sobie wrócimy do Koristo. Weźmiemy trzeci krąg magii i lecimy na przyzwanie śniącego. Przyzwanie, przywołanie? Przywołanie chyba bardziej, nie? Chociaż... nie jestem do końca pewien, jaka to różnica. O, teraz jest tylko dwóch. Wszystko wróciło do normy. O, się chyba spierdzielił stamtąd. Wtedy. Mogło tak być. Jakiś pechowiec, nie? Szybciej nam będzie pójść tutaj w lewo, czy prosto? O, wygląda na to, że prosto. Myślałem. Tak też zróbmy. Nie powinieneś wierzyć. Na lewo może byliby jacyś przeciwnicy, ale nie będziemy nadrabiać drogi, absolutnie. O, wow. To w tym odcinku już lepiej ten parkour wypada, nie? To się chyba nigdy nie skończy. Nagrywam dwa odcinki pod rząd, mam dzisiaj więcej czasu, chociaż one i tak oczywiście pojawią się w odstępie dwóch dni od siebie. Bo mamy jeszcze drugą serię. Wrzucam filmy naprzemiennie, przypominam. A kto ogląda to i to, może zostawić łapkę w górę. I co, jeżeli poszedłbym prosto? Nie, nie, nie. Trzymamy się ścieżki. Widzę, że nie ma co kombinować. Hop. Powiedział Kuba i wskoczył na góry, nie? Pozyskaliśmy w poprzednim odcinku dwa potężne zaklęcia. Których nawet nie mogę używać. Skrzynia pusta i skrzynia pusta. Hop. Świetnie. Hop. Klawo. Kawalorn. Witaj. Witaj, witaj. Ej, on ma rudę. Jeszcze musisz mi dorzucić strzałek na dwie dyszki, o. Z których raczej już korzystać nie będę. Ale nie ma nic za darmo. Dostał przez łeb. Prosiak. Wyglądają trochę jak świnie, nie? Troszkę tak. No nie, nie doskoczyłby. Aha. Bez ich szalone bugi wykonał. Moglibyśmy trochę więcej many pozyskać, nie? Ale na razie nie mamy punktów nauki. I wjeżdżamy na nasz rejon. Cień. Torus. Kurczę, że Kruk żadnego zadania dla nas nie miał, co? No ale musimy tak lawirować między obozami, podejrzewam. I wbijamy się już tutaj do klasztoru. Do świątyni, to nie jest klasztor. Wielki mistrzu? Za potęgę magii.
Dawaj, trzeci krąg. Trzeci krąg to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego maga. Przystępując do niego, przestajesz być uczniem. Zaszedłeś już bardzo daleko na ścieżce magii. Potrafisz posługiwać się runami. Ta wiedza posłuży za fundament twojej dalszej nauki. Używaj magii runicznej świadomie i z rozwagą. To, czy z niej skorzystasz, czy nie, powinno zależeć wyłącznie od ciebie. Wybór, którego dokonasz, musi być ostateczny. W magii nie ma miejsca na wahanie. Wyobraź sobie wyraźnie ścieżkę, którą chcesz kroczyć i ponieś wszelkie konsekwencje swojego wyboru. No dobra, a czy to zwiększa moje umiejętności? Moje obrażenia? Nie jesteś jeszcze gotów. O. Ty mi nigdy nie dasz tej szaty, co? Okej. Okay. Skoro tak, to możemy teraz rzucić dwa kolejne zaklęcia. Pyk. Ale... wolałbym w takim razie zdjąć wszystkie i jeszcze raz to jakoś ogarnąć. O, 4, 5, 6, to zostawię tak jak było, 7, 8, 9, niech będzie. Milton? Za potęgę magii. Który masz krąg, przyjacielu? Ja pewnie mam większy, hoho. Taki wyłom. Myślę, że będę skłonny spróbować zejść tędy. Bo czemu nie? Okej. Okay. Na razie spoko. Jest stabilnie. No, przeżył. Bez i kozak. Nie ma lipy. Karim, co, pobijemy się trochę? Te dialogi oczywiście już były. A, nie mogę. Skadi. Dlaczego nie mogę? Co tu robisz? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Wyzywam cię. Zabicie kogoś takiego jak ty nie przysporzy. Stanę z tobą w szranki dopiero wtedy, gdy okażesz się godnym rywalem. Ale jestem pewien, że wojownicy z nowego obozu nie będą mieli takich skrupułów. Czy jestem już dość silny, żeby z tobą się zmierzyć? Nie. Jesteś jeszcze zbyt słaby. Nie sprostasz mi w walce. Jaki ham. Ale Karim... ale Karim nie chce się ze mną bić. Odsuń się! Ucisz się. Zapomnijmy ona. Spoko. No rusz się. Spoko, spoko. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Karim? Odsuń się. Kurde, wszyscy gonią naszego biednego bez jego. Idę do obozu na bagnie. Mnie to nie dotyczy. Mam już dość tej papry. Snaf. Dawaj zupę. Witaj. I dotrzymam słowa. Proszę, weź te trzy porcje. Dzięki. Tego kolegę omijamy oczywiście. Lepiej się do tego nie mierzy. Tej historii mam już. Dobra, wyjdę sobie już z obozu. No i możemy iść tędy. Z powodzeniem. Chętnie bym wypróbował nowe zaklęcia. Siódemkę. Mogę ich zabić? Pa.
Bach. Spoko. Ej, fajne to jest, nie? Wrzucę sobie twardziel. A, mieliśmy sprawdzić, czy krwiopijca się podpali. Pyk. Płonie. Płonie i ginie, okej. Okay. Tam ścierwojad. Też nie będę marnować many. Fiku miku. Jest jaszczurka. To spróbujmy kulę ognia. Pach. Ej, dobre. O, przestrzelił. To uderzenie wiatru teraz. Boom. Boom. Fajnie, nie? Zupełnie co innego. Czyli jaszczura trzeba ze wzmocnionej, ale nie z tej najmocniejszej. Okej. Okay. A ścierwo jada pociskiem. Tu jakieś jagody. I jesteśmy w lesie. Ciap. 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 Tam watacha wilków. Ale raczej nie mam many. Mana. 5. Jak 5, to możemy sobie wrzucić krucze ziele. O! Tam topielec straszliwy. Pach. Odporny na ogień. Pocisk w ogóle się nie przebija, okej. Okay. Tam jeszcze kilka topielców. Nie chcę ich pomijać, bo zaraz się zacznie kolejny rozdział. Ten exp tak na dobrą sprawę przepada po prostu, nie? No weźmy sobie uderzenie wiatru. Ej, nie dostałem doświadczenia. Zrobiła się mała masakra i super, o to chodziło. Jeszcze jeden krwiopijca. Na naszej drodze, może z łuku teraz dla odmiany. Ciap, ciap. Też fajnie. Okej. I musimy się wrócić tam do lasku. To znaczy, no nie musimy oczywiście, ale... Ale tam jeszcze czekają na nas mobki. Czyli chodzący exp. To teraz twardzień. Może jagódka? I co, te wilki wyglądają jakby chciały dostać z uderzenia wiatru.
No, myliłem się. Te wilki wyglądają, jakby były odporne na uderzenie wiatru, nie? Już nie było co kombinować, tak naprawdę. Pyk. Pyk. Gorzki chlebek. I krwiopijca jest odporny na... na podpalenie z ognistego pocisku, tak? Boom. In your face. Trzy małe świnki, jak w tej bajce. Mhm. Brakuje mi jednego krwiopijcy tutaj. Mam cię. Haha. Zero many. Tu wilki, tam wychodzi wilk z zagórki też. Spoko. Tu widziałem wilka. I nic się nie pomyliłem, był tu wilk. Mamy kolejnego. Czy to jest dobra droga w ogóle? No mniej więcej. Jeszcze gang ścierwojadów. Ścierwojady lubią dostawać z ognistego pocisku, nie? O! I tam jeszcze widzę kretoszczury. To tym razem z łuku. Bezi to jest bardzo uniwersalny mag, co? Jeszcze jakby trafiał, to by było w ogóle super. I fajnie. Tam jest świątynia zmiennokształtnych. A jeszcze ostatnio mówiłem, że już nie będę korzystał z łuku. Nie no, to tam nie idziemy. Kierujmy się w stronę obozu na Wagnie. Okej. Niewidzialne ściany mnie napadły. Słyszę jakieś ścierwojady, ale nie widzę. Tam są orkowe psy. Pierdziele, nawet się w to nie mieszam. Tu? Nie tu. Biorę roślinkę i wracamy na pagórek. I w tę stronę. O. Tak jest. I dobijamy już do obozu na Bagnie. Do Bractwa Śniącego. Do zwariowanej sekty.
weźmy udział w rytuale. Chociaż mam takie przeczucie, że nic dobrego z tego nie wyniknie, nie? Te uzdrowienie fajne, bo bardzo szybko leczy. Oj, 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 oj. Pochodnia mnie pokonała. Hop. O. Tylko zachowaj to dla siebie. Sam. Ludzie zawsze gadają. Nie było. No i dobra, co my tu mamy? Ciekawe, czy się odpali cinematic. Kor Angar, Iberion, Kor Kalom. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chcesz zostać silnym wojownikiem, więc szukasz mistrza, który wskaże ci drogę. To chwalebne, ale ja nie mogę ci pomóc. O. Poświęcam mój czas tylko członkom Wielkiego Kręgu Straży Świątynnej. To trzymaj się. Czego chcesz? Do zobaczenia. Oby śniący. Dobra, Iberion. Jeszcze minuta, tak? Nie no, nic się nie rozpoczęło, łe. To której, o 18? Nawet sobie zapiszę z tej okazji, żeby się nic nie wysypało. Hej, ty! No ja. Nie, bez i nie siadaj tu. Wynoś się stąd, zanim wezwę stra... Hej, ty! Co ty wypr... Ej tam, co ty wiesz o hejtach? Nie chciałbym teraz być jego strakami. Wygląda na całkiem wygodne. Śpi do następnego wieczora. Okej. Czyli wieczór zaczyna się o 19:00. I wracamy do świątyni. Chodźcie chłopaki, zaraz będzie imba. No i co? Czego chcę? Moje ba... Do zobacz. Obyś. Działamy coś czy nie? Tu już wszyscy czekają. No i co, jeszcze nie? O! Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę, bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność, a my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! O kurde.
Ojoj. Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech Śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Okay. Nowicjusze, niech znoszą modły w naszej intencji. Rozdział trzeci. Starożytna magia. Zagadajmy sobie tam z Kor'angarem. Czego chcesz? Dlaczego nie ma muzyki? Do zobaczenia. Oby Śniący wskazał ci właściwą drogę. Spoko. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Mhm. Nasz guru Baal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Mhm. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą straży świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. No jasne. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. A co dostanę w zamian? A co? Chcesz rudy? Chyba jednak źle cię oceniłem. Ale potrzebuję twojej pomocy. Proszę, oto 100 bryłek rudy. Więcej ode mnie nie dostaniesz. Psi. Natychmiast ruszam w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Cóż to za pierścień? Pierścień drewnianej skóry. Gdzie jest cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. On będzie twoim przewodnikiem. Okej. W dzisiejszych czasach... Chodźmy do Talasa. Szkoda, że nie ma muzyki. Lepiej się do tego nie mieszać. Strasznie mnie to wybiło z immersji. A, Talas. Ten jak zwykle z jointem. Ogarnij się, chłopie, idziemy. Przysyła mnie Kor'angar. A więc znowu mam robić za przewodnika. Niech to szlak. Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną. Dawaj, dawaj. Mam już dość tej paplaniny. Musisz uważać na to, co mówisz przy owcy. To nie... Takie nastroje tutaj niezmienne trochę, nie? To nie mój problem. To już... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Niech śnią... Szkoda, że po nocy idziemy. Nie przemyślałem tego. Wróciła nasza muzyczka. Mamy coś porespione tutaj? Talas, ty idź. Nie zatrzymuj się. To ty jesteś głupszy z naszej dwójki. Ja sobie poradzę. No idź, chłopie, idź. Hm.
Nie ma nic, ani jednego sworka. Piorun kulisty. Będziemy sobie testować te zaklęcia oczywiście. Może to nawet byłaby pora zmierzyć się z tym cieniostworem tutaj. Ale dobra. Dojdziemy do tego mostku, może wpadnie jakieś doświadczenie. I cofnę się tu, spróbuję. Naszej potęgi. Nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Ballu Kor stamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. Jest rajżarem Talas. Wypróbujmy nowe runy. Cieniostwory są silniejsze w nocy, nie? Piorun kulisty albo sopel lodu. Wypróbujmy najpierw sopel lodu. Oj, mały zasięg. O, dostaję. Tylko że ja tego za dużo nie będę mógł rzucić, nie? Ale stanuję go. Bach. 50 HP mu zostało. No kurde. Ło. Oła, oła, oła. Weź się. No dobra, twardzień. I lecimy po niego. Piorun kulisty. Ciap. Dostał. Ha. W końcu mam jakieś szanse z cieniostworem. Ale muszę koniecznie doładować manę jeszcze. Ale dobra. Co się kryje na ziemi orków, dowiemy się w następnym odcinku, a tymczasem ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.